Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w After Brief Plus. W dzisiejszym odcinku zagrajmy sobie postacią Sylla. Z tego co widziałem po filmie May, bo jeszcze tego drugiego, jak ten film nagrywam, to jeszcze tego drugiego filmu z tą nową postacią także nie udostępniłem, z tym takim błędem. Więc sami wiecie, ludzie, nie? Ale widzę, że wam się pomysł naprawdę bardzo spodobał. Postać polega na tym, że mamy po prostu miksturę, którą my po prostu ciepiemy na prawo i lewo. Możemy sobie tutaj to zmieniać za pomocą naszego przedmiotu, którego tutaj posiadamy. Przez to mamy różne efekty. No! Zobaczymy, pogramy sobie, ocenimy sobie tą postać. Już widzę, że coraz więcej komentarzy piszecie. Ogólnie ludzie ostatnio rozpierdzielacie, praktycznie od miesiąca cały czas rozpierdzielacie dosłownie wszystko. Tyle łapkujecie, dajecie naprawdę w cholerę łapek w górę pod moimi filmami ostatnio. O, czyli to jest taki randomowy efekt. Dajecie tyle łapek pod filmami, dajecie tyle komentarzy, że ciężko jest po prostu nadrobić to wszystko, na wszystko poodpowiadać. O, miło, miło. Wszystko leci tak w górę. Kurde, jeszcze się okaże, że Isaac będzie bardziej oglądany niż kiedyś u Gimpera. Nie no, byłoby fajnie, ale raczej ciężkie. Do wykonania. Ale who knows. O no nie. Powiem tak szczerze, że chyba już wolałbym tego nie brać, ale tak, zgin do tej trucizny. Bo z tego co widzę, czasem to tak ciężkawo działa. Tutaj mogę po prostu porobić coś takiego, nie? Na pewno ta postać jest bardziej zbalansowana niż May. Fajniejsza do gry. Dobra. Pięknie, cacy, zajebiaszczo. Dobra, to lecimy sobie na dół. No ale z drugiej strony dzięki tej postaci możemy naprawdę bardzo dużo stawu sobie nabić, jak widać. Kurde, jednak nie mamy. Dobra, gra się tą postacią ciężej. Jestem bardzo ciekawy, jakie kombosy można tutaj uzyskać. O cholera. Tą trójkę, proszę, proszę, proszę. Jest. O, damage up. Ale dostaliśmy damage down. What? Czemu dostaliśmy damage down? Kurde, głupoty zrobiłem, panie, chcę szukać sekrety. Właśnie. Tak jak zrobiłem to teraz. Two of Space, the Emperor. Two of Space bierzemy. Dobra, próbujemy sobie tymi wybuchami sobie coś tam ugrać. Będzie trochę zabawnie. Dobra, patrz szybciej. Kamień z X-em tutaj nie widzę, więc możemy sobie po prostu iść dalej. W ogóle ta postać mi bardzo przypomina, być może była wzorowana. Kurde, nie pamiętam jak oni się nazywali w tym średniowieczu. Ci badacze zarazy, nie? Że oni mieli ten. Chociaż bardziej wnioskuję, że ta postać bazuje na... Że ta postać bardziej bazuje na Darkest Dungeon. Tak po prostu myślę. Dobra, tam nie ma nic, tam też nie ma nic.
pierdzielony noc spędzi jak nie wiem co. Przeważnie wtedy, kiedy chce mi się nagrywać. Przeważnie wtedy. Nie wiem sobie po co zbieram te bomby, jak te bomby nie są mi w żadnym celu przydatne. Zwłaszcza, że mamy darmowe tutaj wybuchy. O, mogę sobie tak podłożyć, bo... No, może Devil Roomu nie przegapimy. Czy mi się zdaje, czy ten Sohard zniknął? Co? What the fuck? Nie widziałem go tam. Dobrze. Ale mnie gra wynagradza. W sumie mógłbym się wrócić do sklepu, ale... Myślę, że raczej nie będziemy sobie tak nadkładali drogi, nie? Kurde, lepiej właśnie z tego bić. Z tych efektów. Niż z tych wybuchów. Dobra. Ładnie, jeden padł, drugi padł, jest fantastycznie. Aha, czyli jak mam mieć spacebar item, to ja dostaję dodatkowy staw. Miło, bardzo miło. Ale muszę to porozwalać trochę inaczej. Yes. Tu space sobie użyjmy, mamy już 18 kluczy. Szczęście wiśni. You know. I no, ludziska, nie? Ale w sumie też koncept postaci taki trochę... fajny, no, powiem ci, że nie. Znaczy, dla mnie ta postać nadaje się mniej do gry, tak oficjalnie, niż taka May. Czy tamten Bóg, bo tamte postacie po prostu bardziej nawiązują do klimatu gry i tak dalej. Ale ta postać też jest niczego swoje, nie? Jakbym może trochę na innej zasadzie by to zrobić. W sumie czemu by nie? Wygląda, że po prostu ta niebieska plama tutaj bije więcej obrażeń. Wow. Jak to mocno bije. Zmienia kierunek tego, jak się porusza. Cholera. Że wycelował to w tak niefortunny sposób, że to jest masakra. Okej, bierzemy to. Z tego może się... Z tego nic nie ma, lecz powstanie. Nie. Najlepszy polski raper, nie jakiś tam Gimpson. Cholera. Cholera jasna. Dobra, cofam to. Jednak tą postacią się gra ciężej. Spal się, kurde. Nie wiem, zatruj się cokolwiek. Pierdzielone gnojki, ale dobra. Szansa na secret jest bardzo mała, niestety. Cholera. Przy tej postaci się muszę ewidentnie bardziej skupić. Może po prostu zróbmy coś na takiej zasadzie. No, podpalony w końcu. Dobra, zatrzymany. Nie pamiętam dokładnie co robi. A ty kocie, przestań mi niszczyć ten fotel! Przestań! Już mi jeden zniszczyłeś. Już mi ludzie pisali komentarze, że na czym ja siedzę.
kotek uciekł. Się obraził. Pewnie się zrewanżuje potem. Ja to wiem. On jest kotem. A kurde, zniszczyłem sobie tutaj. Łamek i small. Okej, spoko. Dobra, próbujemy, ciśniemy dalej. O cholera. Ile was tutaj jest? Może jakiś magic mushroom, cokolwiek, minimasz. Bardzo bym poprosił. Z tego co widzę, że raczej mi tutaj nic nie chce podlecieć, co? I can't see forever. Jest dobra figurka. Chyba wolę Liberty Cup, tak widziałem tam kamień z X-em. Spokojnie ludziska, kamień z X-em został zobaczony przeze mnie. Jest in secret. Tu nie, tu nie. Tu nie. Tu nie. Tu. Metoda prób i błędów. Idź wzdłuż, póki tego nie zauważysz. O właśnie. No to umarł w butach. Jeszcze raz. Ta postać jest... Dobra, niech już będzie i ten celar. Ta postać jest cięższa niż myślałem. Ta postać jest naprawdę cięższa niż myślałem. Czym idziemy dalej, tym gorzej. Tak mi rób gro. Zdecydowanie. Jakie to było dobre, ludzie. Jakie to było dobre. Two of Diamonds. Tagro. Dawaj więcej. Dobra, ale mimo wszystko idziemy tutaj. Dokładnie. Teoretycznie to już mógłbym włazić do sklepu, jakbym użył. W sumie mogę iść zobaczyć, czy jest coś tam naprawdę interesującego. O, czyli spacebar itemy, to zakładam, że pewnie to jest spacebar item, gdzie się tak zamienił. W pieniążek, a czy jaki pieniążek? Wiśnia na czpani jesteś. Klucz. Tak, musiałem się chwilę zastanowić. Osady, coś jest z moją pamięcią, nie tak, kurde. Gadam sobie z koleżanką, tak, poprosiłem ją o coś, żeby coś tam sprawdziła, ona coś tam sprawdza na telefonie dla mnie. A ja w tym czasie, kiedy ona sprawdzała, zastanawiałem się, o co ją poprosiłem i coraz częściej zaczynam mieć tego typu przypadki. Co jest naprawdę bardzo upierdliwe. Ale se polazłem dookoła. Scena dodałem drogi i te bardzo. Dobra, najpierw zniszczymy sobie tego gnoja. Teraz sobie zniszczymy wazy. A! Dostałem obrażenia, dobra. Tutaj mógłby być super secret. Fuck! Dobra, pomału, pomału. Tu je też rozwalmy. Okej, okay. The Empress. Kolejna moneta. Fantastycznie. Dobra, no nic, idziemy sobie tutaj. Ależ to się niefortunnie jakoś tutaj ułożyło. Tak, maksymalizujemy to po prostu.
na tyle, ile możemy, nie? Dobra, wybuchy na tego typka powinny być naprawdę spoko. A może spróbujmy, tak? Dobra, bijemy dość mocno. Zatrubawym wszystkich jak leci. Nie zauważyłem. Dobra, jestem ślepy. Jestem jakiś dzisiaj taki, no, dziwny, po prostu dziwny. Dobra, wysadź go. Naprawdę. Zgadzam się z tymi komentarzami. O nie, to nie dało range up. Ja się totalnie zgadzam z komentarzami, że Isaac staje się takim Garry's modem. Cholera jasna. Dobra. O. No nie, znowu ci typokowie. Nienawidzę tych pająków. Nienawidzę. Proszę, że gramy postacią, jaką gramy, i na nich jest to najbardziej upierdliwe. Te ataki, które posiadamy, są bardzo upierdliwe. Okej. Ładnie wszystko porozwalaliśmy. Tak, zużywamy klucz. Może jak znajdę detketa. Pisze mi się, że te słuchawki muszą psuć. Ten sfirowany, ten zatruty. Nie mam zamiaru narzekać. O, super secret. Polecam taki styl życia. Fuck. Dobra. Kurde, te słuchawki to jest po prostu. Cały czas na nie narzekam. Naprawdę będę musiał się iść w najbliższym czasie do tego sklepu w końcu. Gro. Dobra, gro. W sumie racja, dobra. Ja bym zapomniał o itemie. Naprawdę bym zapomniał o itemie, gdyby mnie teraz je cofnęło. Rozwalajmy to. A, możemy mieć kilka dodatkowych monet, to skorzystajmy, tak? Po prostu... Skorzystajmy. Kupię słuchawko. Small Rock. Dostaliśmy fajnego damage upa. Ale Tears upa to nam nie dało. Ponoć Small Rock miał dawać Tears upa też. Ponoć. Ile razy jeszcze tym... Czekajcie. O! Czyli można tak troszeczkę złamać system, z tego co widzę. Dobra. Czyli jak będziemy strzelali, to będziemy ranili. Dobra, mamy jeszcze podwójny klucz. To jest fantastyczna sprawa. Ten bolący ząbek też jest fajny. Algis, Pertro, Blackrun, Void. O nie! Najgorzej! O nie! O nie! Już wiem, jak działa Void, przynajmniej. Jak kupię coś takiego, to co się stanie? Minimalny ten. W sumie głupi, ja mogę sobie po prostu porestartować tam wszystko. Gro, ale ja już mam przedmiot, nie cofaj mnie z bossa. Dziękuję.
będziemy sobie tak strzelali. Żebym ognisk przypadkiem nie pogasił. A to nakładam jeszcze truciznę, tak? Nie nakładam trucizny, to zupełnie coś innego. Pomału do celu. Będziemy cię palić tymi truciznami na prawo i lewo. Mam nadzieję, że będę ranił tutaj wszystkich jak leci. Te kuleczki też. Ale widzę, że to może być problem. Kurde. HP, potem najpierw bierzemy sobie to. To raczej mi się nie przyda, więc sobie weźmiemy HP z powrotem. Jesteśmy na tym samym poziomie zdrowia, na jakim byliśmy. Czyli jest naprawdę bardzo w porządku. I teraz sobie lecimy. Teraz lecimy sobie tutaj na górę. Może się teraz uda przejść, co? Byłoby fajnie. Dobra. Dobra, połówkę suchara, przynajmniej blacharta odsaliliśmy. Ale dobra, wróćmy się. Raz. Dwa. O! Synergia! Szanuję. A to widzę, że to jakaś szansa jest na to. Dobrze, dobrze, zbalansowane. Dobra. Tam nie przejdziemy, tam też nie przejdziemy, więc ja przeczuwam, że boss jest na samej górze. Więc pójdziemy sobie tędy. Najgorzej. Ale już się pomalutku przyzwyczaiłem do tej postaci i zaczyna to jakoś iść. To jest naprawdę bardzo spoko. Zaczyna być bardzo spoko. Maksymalne skupienie. Dobra ludzie, wybaczcie mi, ale już jestem, hehehe. Idziemy naszym badaczem zaraz z Sorosem ciepać przeciwników. Widzicie, mówiłem, że tutaj będzie. Dobra, nakładamy efekty. Pomału. To jest akurat fajne na tych typiarzy. Nie będą wychodziły jeszcze jakieś fajne postacie, a na pewno będą wychodziły. To postaram się je nagrać, bo... Ale nie będę nagrywał wszystkich postaci, bo wiadomo, nie każda postać musi być fajna. Okej, dziękuję ci, gro, że mi tutaj ładnie mi podłożyłaś wszystko. Bo już myślałem, że te kamienie rozwala i się tam nie dostanę. Za cholerę. Jednak jak widać, udało się. Dobra, to najmocniej bije. Dobra. Niech się stanie ciemność. Magic Mushroom! Wszystkie statystyki do góry wystrzeliły i to bardzo fajnie. I to bardzo fajnie, na przykład taki damage up. Siadnam. Kurde, już czuję, że ten odcinek będzie długi. To podejście zaczyna siadać, natomiast tamte nie siadło. A wypada to dać, mimo wszystko. The Emperor Challenge Me. To może przyspieszyć grę. Może. Nie musi. Nie. No właśnie. Mogę przecież w trakcie tego zmienić. No upartego mogę zrobić coś takiego. Dokładnie.
Ile stafu. Mega dużo tego wszystkiego, co? Dobra. No nic. Lecimy dalej. Wznosimy przeciwników jak leci, nie? Dzyn, 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 dzyn. Ktoś mi tam piszą. Dobra. Siadło. Siadło. O! Kolejna synergia, cieszy mnie to bardzo. Używamy. Joker. Opcja latania brzmi bardzo ciekawie. Ale z drugiej strony możemy sobie poprzelosować niektóre tutaj rzeczy. Ponieważ czemu by nie. A może się nam coś fajnego trafi. Nie. To jest spoko. Dobra ludziska, już tutaj jestem i jeszcze udało mi się tego fajnego spider moda tutaj wlosować. Lubię tego pajączka, niestety troszeczkę rzadko mi się trafia w normalnych podejściach. On jest o tyle fajny, że pokazuje nam jak bardzo potrafimy przywalić naszym przeciwnikom. O! Dobra. Muszę się trochę bardziej skupić, bo jednak... Bo jednak chciałbym troszeczkę więcej rzeczy odblokować. Zobaczyć ewentualne synergie. Wiecie, jak będę miał potem grę zrobioną na 100%, chociaż trochę mi to czasu zajmie, to raczej będziemy się bawili takimi postaciami. A być może... Zakładam, że i tak pewnie niektóre postacie i tak przejdą oficjalnie do gry. Tak jak przedmioty, challenge i tak dalej, nie? Cholercia, musiałem dostać te obdarzenia. Nie, nie musiałem. O. Ale też sapu nie możemy dostawać. Dobra, dobra, musiałem sobie coś sprawdzić. A, dobra, mam przecież latanie, nie muszę się przejmować takimi rzeczami. Mamy dodatkowy klucz. Tak, jestem skłonny tutaj wejść. Kurde. Pieprzone pająki. Nienawidzę tych pająków w tej grze. Crow's Tears jest naprawdę fantastycznym przedmiotem. Potrafi naprawdę bardzo dużo nam wskórać. Tak myślę. Dobra. Może dlatego dla bezpieczeństwa używajmy takich quest. Jak mamy możliwość. Tego się nie da zarazić, co? Wystawisz tę głowę. No. Przynajmniej ta trucizna naprawdę siada. Dość mocno. Jakby troszeczkę te szybciej siadałyby te obrażenia, to też byłoby jeszcze fajniej, ale chyba nie można mieć wszystkiego, nie? Tutaj secretu nie może być. Tutaj też nie może być. No to olewamy i idziemy dalej. Tutaj także nie może być secretu. Jak widać. Ole. To nie było ognisko zrobione przeze mnie. Fuck. Tutaj też nie może być. Siądzie ta trucizna, czy nie siądzie w końcu? Przynajmniej na tego siadła. A na tego... O, The Emperor drugi. Drugi The Emperor. Bierzemy staw. Wrong, something's wrong. No! Ta postać
A czy nie, May też dostarcza bardzo dużo fanów z gry, nie? Ale ta postać jest przyjemniejsza tak do grania. Znaczy dla osób takich jak ja, bo... Lubię troszeczkę bardziej wyzwania, nie? Stopwatch. Stopwatch jest spoko. Sekretu tutaj nie ma, tam nie może być. A może u góry będzie? Jak widać, no nie. Jak widać, nie może akurat tutaj być. Wheel of Fortune, nie chcę Wheel of Fortune. Ja chcę The Emperor. I The Emperorem lecimy po prostu sobie na dół. Na samym początku pomyślałem, że źle wycelowałem. Potem sobie przypomniałem, jaki ja item posiadam. No. Jeszcze więcej stafu. Dobra, przynajmniej jeszcze portale se znikły. Ładnie. Jak się tutaj maksymalnie skupia przy zwykłej postaci. Jak tylko może. A dobra, troszeczkę szybciej do bossa, nie? Troszeczkę odrobinkę. The Cage. Trochę taki problematyczny ten boss, ale... Jak ta trucizna siada, ta trucizna zaczyna bić naprawdę bardzo mocno przez te damage upy. Bardzo fajnie... Nie, się to skaluje. Bardzo fajnie. Ja praktycznie teraz po podejściu dostaję wszystko, co ja potrzebuję. Mam dylemat, używać do Emperor, czy może tam... w Dołumbie bardziej. Czy może bardziej w Dełumbie używać? Serio dwa razy pod rząd? Tak się nie robi, gro, proszę. Wow, ale to siada, ale to siada, ale to siada. Jest. Sobie swoją drogą mam nawet ochotę sobie zrobić serię z Darkest Dungeon. Tylko że Darkest Dungeon będzie długą serią. I dość ciężką serią. Więc się naprawdę bardzo mocno zastanawiam nad tym, czy robić, ale... Może... A może jak będę mógł, to może w wakacje dopiero sobie na live'ach zrobimy. Poza tym DLC do tego czasu może wyjdzie. Mam nadzieję. Ładnie. Dobrze, że przynajmniej ten stopwatch mamy. Ten stopwatch nam bardzo pomaga. Widzieliście to na ścianie? Jaki to był fajny efekt? Wow! Twórca tej postaci naprawdę przemyślał bardzo dużo aspektów. The World możemy sobie odkryć, ponieważ czemu by nie? The Emperor to wiadomo, The Magician, The Fool. The Emperor jest najbardziej przydatniejszym itemem, jaki może być. Lecimy tutaj i jeszcze polecimy do sklepu. Spokojnie, ludzie. Możemy brać, możemy. 45 pieniędzy i teraz zakładam, że pojawi się gryzioszek. I z gryzioszkiem będzie ciężko. A samym gryzioszkiem będzie bardzo ciężko. O, wow,
wow, jak się drom po prostu. Okej. O nie, nie. Więc jednak dostałem obrażenia. Więc to jednak tak fajnie nie ma. Myślę, że to może jakieś podwójne będzie, czy coś w tym stylu. Jednak jak, kurde, wiśnie ostatni sklep, pomyśl trochę. Możesz sobie kupić po prostu to, możesz nawet i to kupić, bo i... Nie no, to był akurat błąd. A co jeżeli mi się trafi Money Equal Power? No właśnie. Wtedy będzie gorzej. Najgorzej. Czy coś tutaj jest? Więcej pieniędzy. Ładnie. No Isaac. Co mi się tak wydaje, że tymi plamami niebieskimi będzie się najlepiej ją biło. Takie odnoszę wrażenie. Co ja to robię? Jeżeli zobaczycie jakieś fajne postacie, które są grywalne, a nie są jakieś mega przesadzone, a starają się wprowadzać jakąś tam mechanikę nową, to śmiało ludziska, możecie mi podsyłać. Możecie mi pisać, to będziemy sobie odgrywali tak jeden odcinek, żeby wam, żeby pokazać tym osobom, które akurat nie śledzą modlingu tak cały czas, nie? Majzak. Ładnie. A weźmy sobie Polaroida, tradycyjnie uwielbiam mieć więcej itemów w razie czego. The Emperor. Najcięższy boss, jaki mógł mi się trafić. Chyba. Jednak nie. Trucizna działa na tego bossa i to bardzo dobrze. Dobrze, że pomyślałem. Tak. Ciekawie. W sumie głównie wziąłem to dla synergii, zobaczyć jak to będzie działało, nie? Być może przypadnie to teraz życiem w grze. Zrobiło to nic. Zielone, zielone. Nie, po prostu strzela jak normalna łza. Cholera. Trochę problem. Trochę. Ale jest spoko. Ale jest naprawdę spoko. O nie. Swoją drogą, ja obiecywałem wam, że pewnie wezmę od kogoś filmy z zagranicznego YouTube'a i zacznę robić poradniki, znaczy przetłumaczę po prostu film na polski, żebyście się mogli sami pobawić. Ale trochę ciężko z czasem, no. Niestety. Przy tym filmie to naprawdę musiałbym troszeczkę dużo czasu spędzić. Dobra, bierzemy, bo i tak mamy mało życia, a to daje mi troszeczkę bardziej przeżywalność, jak troszeczkę. Jest. Byłoby fajnie, jakbym został na tej arenie. Tak mało brakowało. Tak mało brakowało z tej areny. Lecimy na górę. Nie, 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 wiśnia, wiśnia. Co za chamska gra. Jak ja nienawidzę tych klątw. One tak człowieka potrafią zmylić, że to jest po prostu poezja.
I to jeszcze nie tędy droga. I idę sobie stamtąd. I poszliśmy. Co? Co to miało? Dobrze, że miałem to, ale... Co? Co się właśnie wydarzyło? Czy to jest oficjalnie w grze, czy to jest dodane przez moda? Aj! Dobra. Jak oczko padło, to jest spoko. I jak oczko padło, to jest naprawdę bardzo spoko. Tutaj natomiast te portale nie chcą paść, nie wiem jak zatruci zadziała, bo niby są zatruci, ale... Nie zawsze to działa. Jak widać. O. Przynajmniej tam to szybko padło. Dobra, tu już i flip zwalczymy. Dobra, to tak nie działa fajnie. Tak jak myślałem. Mogę tego nie przeżyć. A może jednak przeżyję. No zbyt dużo obrazu to nie zadaje. Dobra, na Kensera to naprawdę fajnie działa. No jakby ta trucizna troszeczkę częściej by się dała, byłoby o niebo przyjemniej. Ale jak widać, nie chcę po prostu siadać. Po prostu nie chcę. Jest. Maksymalne skupienie. I nawet wyrobiliśmy się na hasza, ale dobra, nie idziemy na hasza przecież. Idziemy po przedmioty. Uciekamy. Robimy coś takiego. W większej mierze mi się nie chce z nimi męczyć. Skoro mamy możliwość. Na przykład z nimi to jest ciężko. Samą akurat powalczę, bo ty możesz mi dać sucharta. To jest bardzo miłe, to jest bardzo sympatyczne, bardzo cenię sobie takie rzeczy. Niby to raczej się powinien nie walczyć, bo ma mało życia, ale... Czuję, że raczej... Przy tych bossach to raczej więcej potracę niż zyskam. O cholera. Dobra. Tak, no i to co zyskałem, to też straciłem. Nie fajnie, bardzo nie fajnie. Dobra.
dobrze, że się przeteleportował, że właśnie sobie stwierdził, że to jest czas na teleportację. Bo jeżeli by tak sobie ten przyjaciel mały nie stwierdził, to ja bym po prostu zginął. Będąc sobie w tym kącie. Okej. Idziemy teraz za prawo. Chyba jeden z największych faili ostatnio, nie? I to smutno spowolniona piosenka. No cóż, wyraża naprawdę dużo. Ogólnie... Dobra, jednak ta postać jest fajniejsza niż myślałem, ale... Troszeczkę trzeba byłoby ją przerobić, żeby tak bardziej pasowała do klimatu gry, nie? Moim zdaniem, żeby miała szansę wejść oficjalnie do gry. Ale jest naprawdę spoko, bardzo fajne mechaniki, ciężko jest momentami. Trzeba troszeczkę pokombinować, pozmieniać i tak dalej. Postać nie może mieć innych spacebar itemów, bo może mieć tylko to. Ciekawy pomysł, bardzo ciekawy pomysł. Kolejny, czyli to jest sobie trzecia taka fajna postać, która powstała dzięki narzuciom moderskim po wyjściu Afterbirth Plus. Nie zapominajmy, że jeszcze jest w Antibirth Betani, Jacob Esau, też bardzo fajne postacie. Jeszcze niby jest ten koncept postaci, która miała tylko skakać. Ale o dziwo są tylko jakieś pojedyncze filmiki. Natomiast ta postać chyba jakoś nie wyszła. Sam nie wiem. No nic, trzymajcie się ludziska, widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.